dla służby zdrowia w Polsce płynoterapia stanowi podstawowy element terapii pacjenta. Bez wody, bez płynów nie ma życia. Każdy pacjent, zdrowy czy chory, musi dostawać te płyny. W związku z tym zapotrzebowanie szpitali na płynoterapię, ono rośnie, dlatego też, że rośnie skala hospitalizacji, rozwijają się szpitale, przybywa tych szpitali, przybywa również pacjentów. W Polsce zapotrzebowanie na płynoterapię rośnie około kilku procent rocznie, między 3 a 5%. Płyny to jest podstawa fizjologiczna każdego człowieka, ale poprzez właściwy dobór płynów jesteśmy w stanie również wyleczyć chorego, a przynajmniej jeśli nie wyleczyć, to bardzo mocno wesprzeć jego siły w walce z chorobą. Na pewno odpowiednie nawodnienie organizmu powoduje, że pacjent ma utrzymane odpowiednie ciśnienie i nawet jeżeli chodzi w takich drastycznych formach jak wstrząs septyczny, poza tymi wszystkimi lekami, które podnoszą ciśnienie, właściwie ta płynoterapia też jest często taka bardzo agresywna, czy u pacjentów z urazami wielonarządowymi też tych płynów stosuje się dużo więcej niż powiedzmy u człowieka, który przychodzi na jakieś badanie, jest naczczo i żeby na przykład nie zasłabł, czyli poczuł się lepiej, podłącza się odpowiedni dla niego płyn. Ciężko chory człowiek, do którego jest wzywany zespół ratownictwa medycznego w stanie zagrożenia życia, na pewno będzie miał przetaczane płyny. Ten sam człowiek, już będący pacjentem, trafiającym do szpitalnego oddziału ratunkowego, a potem na każdy oddział szpitalny, praktycznie na pewno będzie miał przytaczane kolejne płyny. W związku z tym przyszłość płynoterapii na pewno taka jak przyszłość naszego życia, medycyny i czegokolwiek innego, o czym by się tylko chciało pomyśleć.